dużo więcej. Tu mamy coś, co nazwaliśmy litania. Chcielibyśmy w paru punktach powiedzieć, czym dla nas jest patriotyzm. Dlaczego jestem patriotą? I przykład, nie zgadzam się na taką bezrefleksyjną wycinkę Puszczy Kampinoskiej. Dlaczego? Bo jestem patriotą. Kończmy to wszystko okrzykiem. Jestem patriotą. Nie zgadzam się na niszczenie Trybunału Konstytucyjnego. Bo jestem patriotą. Nie zgadzam się na misiowiczowstwo. Bo jestem patriotą. Nie zgadzam się na dodruk złotówek i życie na kredyt. Bo jestem patriotą. Nie zgadzam się na chaos w oświacie. Co jeszcze nam przeszkadza? To mam taki punkt, z którym się nie zgadzam ja. Nie zgadzam się na niszczenie Polski pod pozorem dobrej zmiany, bo jestem patriotą. I o tym chciałem powiedzieć. Myśmy przejęli trochę język tamtej strony. My mówimy na nich dobra zmiana. To nie jest dobra zmiana. Nie nazywajmy ich dobrą zmianą. Oni wbili już w język polski ten zwrot. To jest fałszywy zwrot. Oni nie są żadną dobrą zmianą. Są zmianą. Złą zmianą. Tak samo nazwali nas gorszym sortem. Ja nie jestem gorszym sortem. Czy ktoś z Państwa jest gorszym sortem? Nie wydaje mi się. Nie jesteśmy też lepsi. Jesteśmy patriotami. Nie zgadzamy się na propagandę i kłamstwa, bo jestem patriotą. Nie zgadzam się na sortowanie i dzielenie Polaków. Nie ma mojej zgody na ksenofobię i tolerancję. Nietolerancję, ale zrobiłem. Nie zgadzamy się na faszyzację kraju. Bo w tej chwili było ostatnio dużo hałasu, bo Facebook pousuwał konta różnym organizacjom, które niestety i te organizacje, i ich symbole są w Polsce legalne. Dla sądów swastyka przestała być swastyką, stała się symbolem szczęścia. To wiadomo, u nas jest długa tradycja tych symboli szczęścia. Już się rozgadałem, a to pani chciała coś powiedzieć. Naprawdę wiele ciekawsze rzeczy niż ja. Proszę bardzo. Ja tylko króciutko. Patriotyzm jest jak miłość. Im mniej mówisz, tym bardziej czujesz. Dobra, już się zamykam. Nie wolno zapominać o prostrzydzenia chaosem pogardy. Dziękujemy im, że czytamy uważnie naszą konstytucję. Dziękujemy za społeczeństwo na ulicach. Dziękujemy za świadomość, za to, że budzi się społeczeństwo obywatelskie. I jak obudzimy się wszyscy, to wygramy, proszę Państwa. Przetrwamy to i wygramy. Demokracja jak powietrze! Demokracja jak powietrze! Demokracja jak powietrze! Demokracja jak powietrze! Nie damy się utusić! Nie! Demokracja jak powietrze! Nie będziemy przedłużali dzisiaj, bo to każdy chce wykorzystać ten dzień na swój sposób, ale zakończmy to pieśnią Legionu, dobrze? Thank you.
idolem, a on zjednoczył cały naród z trzech zaborów. Więc to jest nadzieja. Dziękuję. Wy nie walczycie o to. A pan nas wygoni z tego kraju? Ja nie wygonię, nie mam prawa. Taki tam... Ja nie cierpię kotów, pod burza, ludzie manifestacji. Ja wiem o co, ja wiem o co. PiS bardzo dobrze robi, rządzi dobrze i wszystko. Nie, na pewno nie dziś. A co Platforma zrobiła? Powiedz pani, co Platforma zrobiła? Co Platforma zrobiła? Powiedz pani, co Platforma zrobiła? A to, że pan może się kilka osoby schować. Co Platforma zrobiła? No, nie rozliczyli za to, co tu rządził. A kto PiS rozliczy? PiS dobrze rządzi. Ale zobaczymy, co jak na rządzi przez te parę lat. Zobaczymy i ten. Żeby pan z tobą na PiS tak nie gadał. Wie pan, będzie pani prezydent, no w jakim rzadzie walczyliśmy, że zaraz walczyła w jakim rzadzie i wywalczyliśmy. Robimy do 60, kobiety do 60. Niedzielę będą stępy podobne kamery. A jakie nic emerytury będą, tego pan nie opłacał? To nic nie chodzi, ja zarobię na emeryturę i dostanę, tak jak mam dostać. Ani to nie... Tak jak mam dostać, tak dostanę. Pan może kręcić i ten, no. Ja wiem swoje. Ma pan rację, każdemu wolno kręcić, a każdy, ma, każdy wie swoje. Ja sobie właśnie wypowiadam i ten, no. Ma pan prawo. No, oczywiście. To ja muszę prowadzić, to ja muszę prowadzić, to ja muszę prowadzić, to ja muszę prowadzić.